Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na naszym święcie stulecia odzyskania niepodległości. Jest to dzień szczególny, okrągła rocznica pięknego narodowego święta. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych, władze samorządowe z wójtem gminy Sielce na czele, radnych gminnych i powiatowych. Szczególnie gorąco witam Straż Pożarną, Ochotnicze Straże Pożarne, które są kontynuatorami tradycji walk o niepodległość. A przede wszystkim serdecznie witam, witam serdecznie spadochroniarzy, Związek Sympatycy naszego stowarzyszenia, mieszkańcy Starych Igań. Jest mi bardzo miło, że uczestniczyliście tu z nami, uczestniczyć ten wielki dzień. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Chodźmy po chwili. Stowarzyszenia Nasze Iganie, które co roku dbają właśnie o to, żeby tutaj odbyło się to spotkanie, święto, i myślę, że dobrze, że to jest tak sporadycznie. Chcę powiedzieć, że mamy jeszcze na terenie gminy inne pomniki, które po prostu dzisiaj przy wszystkich pomnikach delegacja gminy złoży kwiaty i zapali znicze. Natomiast Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i myślę, że to miejsce jest dzisiaj godne
i powinniśmy dbać tak, żebyśmy się nie musieli wstydzić, że my zapominamy o naszych przodkach, którzy przynieśli nam wolność. A to stulecie, które właśnie przypada na dzień dzisiejszy, jest, myślę, że dla każdego patrioty, dla każdego Polaka bardzo ważne i myślę, że na pewno przekażemy naszym następnym pokoleniom, aby o takie miejsca była pamięć zachowana i żeby po prostu młodzież wiedziała, że tu została stoczona bitwa, gdzie bitwa została wygrana, natomiast no, wojna została przegrana ze względu na małą ilość sił.